Chwała Bogu, witam Was, bracia i siostry. Bardzo się cieszę, że Was mogę widzieć, bo tak nie widuję Was zbyt często. Teraz nabożeństwa siedzimy na odległość. Po nabożeństwie zwykle szybko idziemy do domu. Mi tego, szczerze powiem, brakuje. Mało kiedy mi się zdarzyło tutaj wyjeżdżać zaraz po nabożeństwie. Szczególnie niedzielnym, jak można było zejść, porozmawiać ze sobą, pobyć ze sobą, zobaczyć się. Tego teraz mi brakuje, to muszę się Wam szczerze przyznać, że jakoś tak niekomfortowo się czuję, tak w odległości z wszystkimi. Wolałbym gdzieś tam się ścisnąć, nawet w ławce. To może teraz jest trudno sobie wyobrazić, ale wolałbym niż trzymać dystans. No ale jest jak jest. Cieszę się bardzo, że dzisiaj mogę dzielić się z Wami kilkoma myślami, które wierzę, że Duch Święty położył na moje serce. Powiem Wam też tak szczerze, że nogi mi się trzęsą zawsze, jak tu stoję. Może brak wprawy, może brak, nie wiem, wykształcenia czy jakiegoś przygotowania teologicznego. Nie wiem. Ale jednak sam ten czas przygotowania się do usługi dla mnie jest błogosławieństwem dużym, dlatego że pomimo tego, że czytam regularnie, czy jak staram się też podchodzić jak uczeń, jak student do Słowa Bożego, no to jednak jest coś wyjątkowego w tym czasie, kiedy przygotowuję się, żeby usłużyć innym, czy to na grupie, czy to właśnie tutaj. Jakoś w szczególny sposób, myślę, Duch Święty wykorzystuje ten czas, przede wszystkim jeśli chodzi o mnie, przede wszystkim myślę we mnie, do mnie, najwięcej mówi. I chciałem się z Wami dzisiaj podzielić taką historią, która zapisana jest w drugiej Księdze Samuela w 23 rozdziale. I taki jeden, ale dłuższy werset przeczytamy z tego 23 rozdziału, werset 20. Druga Księga Samuela, 23 rozdział i werset 20. Benajasz z kolei, syn Jehojady, człowiek dzielny, który dokonał wielu niezwykłych czynów, pochodził z Kapsel. On pokonał dwóch synów Ariela z Moabu. On też pewnego dnia, kiedy spadł śnieg, zszedł do cysterny i pokonał tam lwa. Chciałem, żebyśmy na chwilę zastanowili się nad tym fragmentem. Myślę, że część z Was kojarzy tą postać w Biblii Warszawskiej. On jest chyba jako Benaja, tu jako Benajasz opisany, nazwany. Był to Judejczyk. Mieszkał, tak jak tutaj czytamy, w mieście Kapsel, które było takim granicznym miastem na granicy z Edomem. I Kapsel oznacza Bóg zgromadza, albo zgromadzenie Boże. I mówię to dlatego, że jakby dzisiaj chciałbym mówić troszkę więcej obrazami niż faktami. Dlatego też zwracam uwagę na nazwę tego miasta. I wiemy, że Benaja, jak czytamy historię w Starym Testamencie, czy to Księgę Samuela, czy Królewską, czy Kronik, wiemy, że Benaja był przy Dawidzie bardzo długo. Właściwie od początku, kiedy czytamy, że Dawid ze swoimi ludźmi, czy z wojskiem był,
to czytamy, że od początku był tam też Benaja. Był też do śmierci, a nawet można powiedzieć dłużej, dlatego że po śmierci Dawida Benaja był tym, który poparł króla Salomona. Wiemy też, czytając Biblię, że był bliskim i oddanym żołnierzem Dawida. Dowodzi tego między innymi to, że Dawid zrobił z niego dowódcę swojej straży przybocznej, czyli ci żołnierze, którzy byli najbliżej Dawida, to ci, którzy byli obdarzeni najprawdopodobniej jego największym zaufaniem, to Benaja był właśnie ich dowódcą. I w tym fragmencie możemy czytać, że Benaja dokonał wielu niezwykłych czynów. Ja chciałem się skupić dzisiaj na jednej z tych rzeczy, o której tutaj czytamy, że zszedł pewnego dnia do cysterny, czy do jamy, czy do jaskini, jak możemy w innych tłumaczeniach czytać, i pokonał tam lwa. Dlaczego to jest w ogóle zauważone? Dlaczego w ogóle ktoś zwrócił uwagę na to, że Benaja zszedł do jakiejś jaskini i pokonał tam lwa? Po co on to zrobił w ogóle? Możemy, myślę, dwa scenariusze przyjąć. Mogło być tak, że chciał po prostu dowieść swojego męstwa. No, myślę, że wiecie, zabicie lwa to nie jest mróweczka, nie? To nie jest jakaś mucha, którą pewnie każdy z nas może zabić. Lwy to są jedne z najsilniejszych, najbardziej niebezpiecznych i potężniejszych zwierząt. Wiemy nawet, że ci, którzy oglądają filmy przyrodnicze, to na pewno wiecie, że w stadzie lwów polują lwice. Tak, taką trochę dygresja, tak? W stadzie lwów polują lwice i one zaspokajają, są łowcami, ale lew jest potrzebny wtedy, kiedy na przykład przychodzą hieny, które są bardzo silne, to wtedy wychodzi jeden lew i jest w stanie jeden on sam przepędzić każdego przeciwnika. Taki ryk lwa, ta siła, którą on ma w sobie, to jest coś, przed czym inne zwierzęta drżą. I czytamy tutaj właśnie, że Benaja zszedł do tej jaskini i pokonał lwa. I właśnie tak jak mówię, mogło to być tak, że chciał dowieść swojego męstwa, że to było jakieś polowanie, ale mogło też być tak, i potwierdzałoby to tłumaczenie tego słowa jako cysterna, jako tej jaskini, jako cysterna, że nie była ona tylko jaskinią, ale że była też cysterną na wodę, zbiornikiem wody, który mógł być potrzebny ludziom po prostu do picia. Ta woda mogła być potrzebna do picia. A był tam lew, który zrobił sobie legowisko, gniazdo, miejsce wypadowe, może wychodził porywać jakieś owce czy zwierzęta w okolicy. Ludzie nie mogli czerpać wody. I może być tak, że Benaja odważył się, żeby zejść tam do tego miejsca i pokonać tego lwa. Zabić go. Oddalić to niebezpieczeństwo, które było. I po co o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że ta historia, ten obraz przypomniał mi się ostatnio, kiedy byliśmy z rodziną w górach i odwiedziliśmy też pewną jaskinię. Ta jaskinia nazywa się Wieczna, czy Smocza Jama. Poszliśmy tam dlatego, że nasz syn, mój syn, był tam wcześniej na wycieczce, po prostu z wycieczką tam był, tak, przy tej jaskini. No i podobała się mu ta jaskinia i może pewnie niektórzy z was zapytają, co się mogło mu podobać w jaskini, nie? Przecież jaskinia jest zwykle brudna, mokra, ciemna, a ta jaskinia dokładnie taka jest. Nie ma tam ładnych stalaktytów, jak gdzieś tam dalej możemy oglądać w pięknych jaskiniach.
Ona właśnie taka jest. Jeszcze do tego, że jest ciemna, mokra i brudna, to jeszcze jest ciasna. Ale po kolei. Jaskinie znaleźliśmy w lesie. Nie było to łatwe. I wejście do tej jaskini było dosyć trudne. Żeby do niej wejść, to trzeba było przeczołgać się przez bardzo wąski odcinek, jakieś 2 metrów. I dorosły człowiek, żeby tam wejść, to musiał się po prostu czołgać. Nie można było na czworakach. Ja, żeby do niej wejść, to musiałem głową w dół i tak po prostu tak, jakbyśmy się czołgali. Nie, tyle miejsca było. I było tam też dość ciemno, także właściwie nie wiedziałem się, czego się spodziewać. Po prostu jama w ziemi, ciemna i nie wiemy, czego się spodziewać. Także jakby początek wejścia do tej jaskini na pewno nie był łatwy. I nie mówię tego, żeby tu jakoś, nie wiem, powiedzieć, że odważyliśmy się i jesteśmy jakimiś grotołazami, bo to jest taka, wiecie, mała, prosta jaskinia. Ale chcę po prostu wymalować pewien obraz przed wami. I chciałbym, żebyście się skupili na tym obrazie, dlatego że on, myślę, dużo mówi do naszego życia. No ale weszliśmy do tej jaskini, wszedł za mną syn. I on już tam był wcześniej, dzień wcześniej tam był z wycieczką. Tylko kawałek przeszedł, nie całą, ale był tam wcześniej. A ja przez nieuwagę weszłem, patrzę do tyłu i mówię, o popatrz, widzisz tą półkę, pod którą żeśmy teraz przeszli? Ona tu właściwie jest podparta tylko kamykami, a no jakby tak coś gdzieś tąpnęło czy coś, no to można by było tutaj zostać w tej jaskini. Przez nieuwagę, dlatego że ja byłem tym zachwycony, nie, że to wiecie, jest po prostu jakaś taka wąska półeczka, która jest... jeszcze podparta tam była jakimiś kameczkami, ale przez nieuwagę, a on się tym przejął. Wystraszył się w tym momencie, chciał się wycofać. Chciał od razu wyjść z tej jaskini, prawie się nie rozpłakał. No, naturalny odruch, ale później zerknęliśmy na tą półkę, to była taka wielka płyta, ale takiej grubości. I mówi, Michał, popatrz, weź ten mały kamyk, który tutaj jest, taki ukruszony, spróbuj go złamać. Jaki on jest gruby, taki cieniutki, nie? Spróbuj go złamać, ten kamyk. Nie ma szans, nie? Taki twardy jest. A popatrz, jak gruba jest ta płyta. Ona się wydaje, że ona jest po prostu cienka, bo te wszystkie skały, które są wokół nas, są takie duże. Wydaje się, że ona jest cienka, ale ona jest bardzo, bardzo, bardzo wytrzymała. Nie wiem, co musiałoby się stać, żeby ona się złamała. To jest lita skała. I okazało się w takim razie, że ten strach przed tym, że to się może zawalić, to były po prostu tylko pozory, nie? No i syn się uspokoił. Poszliśmy później dalej w głąb. I jak weszliśmy tak do połowy, to mówię, spróbujmy zasłonić światło, które mamy. Mieliśmy takie czołówki, takie lampki na głowie. Spróbujmy zasłonić światło. Zobaczymy, co się stanie. Chciałem specjalnie też pokazać synowi, co się stanie, jeżeli w tym miejscu, w którym jesteśmy, zabraknie światła. No i wiecie, syn ma do mnie na tyle zaufanie, że zasłonił, ja zasłoniłem. Zrobiło się zupełnie ciemno. Jak my wychodzimy w nocy na dwór, mamy lampy, jest księżyc, są gwiazdy, w domu różne rzeczy świecą, jest światło gdzieś, nawet w nocy jest gdzieś z zewnątrz. Nawet jak zasłonimy firany, coś gdzieś się wdziera i widzimy jakieś przebłyski światła. Jeżeli znajdziemy się w takim miejscu ciemnym, do którego tam wejście było tak schowane, także my byliśmy już w głębi, nie docierają promienie słoneczne w ogóle, jeżeli jest brak światła, to nie widać nic. Niebezpieczne jest w tym momencie wykonanie jakiegokolwiek kroku. Jakikolwiek krok bez
światła w takim miejscu może się skończyć tragicznie. No ale odsłoniliśmy nasze latarki i poszliśmy dalej. I jak syn był dzień wcześniej z wycieczką, no to odważył się tam wejść jakiś tam kawałek, ale okazało się, że ten kawałek, który był płaski, to jest tylko połowa jaskini. A chcieliśmy zobaczyć całą, nie? Co tam jest dalej? Tylko jak się kończyła ta połowa taka z takim płaskim dnem, to zaczynały się już dziury, wystające skały. No i można powiedzieć, że to już było niebezpieczne. Ale mówię do syna, słuchaj, jeśli chcesz przejść tam, to stawaj nogi dokładnie w tym miejscu, w którym ja stawiam nogi. Dokładnie tam, gdzie ja postawiłem nogę, to postaw ty. Będziesz wiedział, że to jest bezpieczne miejsce i widzisz światło, widzisz, gdzie ono świeci i będziemy mogli przejść do końca. No i doszliśmy do końca. Okazało się, że jaskinia po prostu się kończyła jakimś tam zwężeniem i dalej się już nie dało dojść. I wiecie, satysfakcja taka. Syn był tego dnia jeszcze dwa razy w jaskini, potem z mamą, potem jeszcze raz i satysfakcja z tego, że wszedł do ciemnej, brudnej, mokrej dziury w ziemi, można by tak powiedzieć. To jest niesamowite. I to jak dzisiaj, jak odwoziłem go do szkoły, to go mówię, że chciałem się tą historią podzielić i pytam go, co się mu podobało w tym, że tam wszedł do tej jaskini. No, bo mogłem poznać, jak tam ona wygląda w środku. I teraz opowiem wam historię jeszcze innej rodziny. Jak wyszliśmy już z tej jaskini, to przyszła tam rodzina, podobna jak my, mąż, żona, dwie dziewczyny, trochę starsze niż nasze dzieciaki. I dziewczyny, jak się dowiedziały, że tam są pająki, to od razu zrezygnowały. Nawet nie było z czym dyskutować. Okazało się, że mama i tata też się pająków boją, także też mieli dylemat, ale w końcu tata się odważył, mówi, dobra, idę. No i poszedł. Wyszedł, powiedział, że jaskinia jest fajna, podobało się mu, przeszedł. No to dziewczyny oczywiście były nie do przekonania, ale mama uznała, okej, no to dobra, to w takim razie spróbuję, chociaż też pająki nie, ale spróbuję. No i czołówka wchodzi do jaskini. No i to trwało jakieś 15 sekund, bo mąż powiedział, tylko nie patrz na ściany. No i wiecie, popatrzyła na ścianę, a tam sobie wisiał pajączek. I koniec było. Od razu w tył zwrot i wyszła z jaskini. Pająk odwrócił jej uwagę. Nie? Zabrakło tego skupienia na tym, co chciała zrobić, tylko po prostu pająk odwrócił jej uwagę od tego, żeby wejść do jaskini. I nie wiem, czy spotkaliście się kiedyś z takim stwierdzeniem, że z reguły ludzie bardziej żałują tego, czego nie zrobili, a mogli zrobić, niż tego, czego się podjęli, nawet jeśli się tego nie udało zrobić. Ten obraz wejścia do jaskini dlatego chciałem tak w szczegółach wam opowiedzieć, dlatego że dla mnie on pokazuje bardzo wiele sytuacji z mojego, pewnie z naszego życia. Przede wszystkim to, że często idziemy w nieznane. W miejsce, w którym jeszcze nie byliśmy. Musimy zrobić coś, czego jeszcze nie robiliśmy. Coś, co się nam wydaje niełatwe. Może się boimy nawet czegoś. Ale
Myślę, że są takie momenty, takie sytuacje, takie chwile w naszym życiu, że tak jak Benaja, który zszedł do tej cysterny i zabił lwa, musimy czasem przełamać się i coś zrobić. Musimy wejść, musimy zaufać naszemu Ojcu, który jest z nami, który daje to światło, że widzimy, może nie od razu, tak? Musimy iść za Nim, nie widzimy od razu całej, wszystko pięknie, z mapą jaskini, ale jak idziemy za Nim, jak widzimy miejsca, w którym On mówi, gdzie mamy iść, to jesteśmy bezpieczni. Nawet w niebezpiecznym miejscu. Dla mnie to też mówi, że często skupiam się na niewłaściwych rzeczach. Czasem tak jak ta płyta, która była nad wejściem, która wydaje się, że zawalić się może, bo przecież ona jest taka cienka, że to wejście jest zbyt ciasne. To czasem zbyt skupia moją uwagę, że chciałbym uciec. Nie rozumiejąc tego, co jest naprawdę. To są często tylko pozory. Często nie rozumiem. I to też... Ja miałem kilkukrotnie w życiu takie doświadczenia, w których Duch Święty, Bóg wytłumaczył mi coś, dosłownie jakby to wziąć ten obraz tego małego kamyczka i próby złamania go. Dosłownie tak Bóg wytłumaczył mi, jak On widzi sytuację w moim życiu. Jak On widzi to, że to, co mam zrobić, jest możliwe, że mogę wrócić z tego miejsca, że mogę dojść do końca, że mogę wykonać to zadanie, które mam, pomimo tego, że się tego boję, pomimo tego, że może mi się to wydaje niemożliwe albo zbyt niebezpieczne, albo wręcz nierozsądne, ale muszę się skupić na tym, co mówi do mnie Ojciec. A nie mogę skupiać się na pająkach. Bo takich pająków w naszym życiu to myślę, że jeszcze więcej niż w tej jaskini, a tam ich było trochę. I jeżeli będę się skupiał na tych drobnych rzeczach, które wydają się mi straszne, czy że mogą mi zrobić krzywdę. Wiecie, ja może nie mam jakiegoś lęku takiego przed pająkami, może ja się nie jestem w stanie wczuć w to, co ktoś czuje, kto się naprawdę boi pająków, nie? Ale dla mnie, jako kogoś, kto się tam jakoś panicznie nie boi pająków, to wydaje się to bez sensu, nie? Że taki mały robaczek jest w stanie przepędzić takiego dużego człowieka, nie? I to nawet nie jest tak, że on wychodzi z jakimś kijem, nie? Albo wiecie, żądłem gdzieś tam próbuje atakować. Zazwyczaj te pająki, one sobie uciekają, nie? Albo po prostu dlatego, że gdzieś zbliża się do nas, bo to jest jego droga ucieczki na przykład, nie? One nie mają pewnie magistra z uciekania, tylko po prostu, wiecie, widzą, uciekają. Także no wydaje się to bez sensu. Tak jak spojrzymy na to tak z perspektywy, to wydaje się to bez sensu, że duży człowiek może zostać przepędzony przez małego pająka. A jednak wydaje mi się, że w moim życiu przynajmniej, każdy musi to odnieść do sytuacji w swoim życiu, ale w moim życiu przynajmniej na pewno były takie sytuacje, że bałem się bardziej błahych rzeczy, rzeczy, które tak z perspektywy patrząc, no nie mogły mi zrobić krzywdy. A zawsze jest jakaś nagroda naszego trudu, ryzyka czy pracy, którą podejmujemy. Chyba jedną z największych nagród, jakie mamy przechodząc przez
nazwijmy to jaskinie, jest to, że lepiej poznajemy naszego Ojca. Że mamy większe poznanie, tak? Jest taki werset, który mówi, że mój lud ginie, dlatego że brak mu poznania. I to poznanie dotyczy nie tylko istoty Boga, bo myślę, że tutaj jesteśmy w stanie też tylko kawałek jakby ująć z charakteru i jakby z całej istoty Boga, ale poznanie rozumiem tak, że poznaję to, co jest przede mną, wokół mnie, co się dzieje w moim życiu, przez co Pan Bóg mnie przeprowadził, w czym Pan Bóg mi pomógł. Jestem w stanie poznać, w jaki sposób On kieruje, steruje, prowadzi moje życie. Jeśli ktoś nigdy nie jeździł na rowerze, no to nie jest w stanie wsiąść na rower i pojechać. Musi się nauczyć tego. Jeśli ktoś chce po prostu wziąć rower i wiecie, pierwszy raz w życiu gdzieś jechać na gdziekolwiek, nie, nawet 100 metrów przejechać, to z reguły się to nie uda. Z reguły się to skończy wypadkiem. Na rowerze pewnie większość z was jak się uczyła, uczymy się w ten sposób, że po prostu wsiadamy na rower i na początku walczymy z równowagą. Przewracamy się. Potem zaczyna nam to wychodzić coraz lepiej i później już umiemy jeździć. Tak samo myślę, że jest w naszym życiu, że kiedy Pan Bóg przeprowadzi nas przez to złapanie równowagi, przez jakąś mniejszą rzecz, to możemy zrobić coś kolejnego. Kiedy zaufamy Mu na tyle, żeby nas przeprowadził przez coś kolejnego, to możemy Mu zaufać w następnym kroku, jeśli coś jest jeszcze większego. I dlatego myślę, że czytamy w Biblii, że jeśli ktoś jest w małym wierny, to będzie mu więcej powierzone, że musimy się uczyć brać odpowiedzialność za rzeczy, które nam są powierzone. I wierzę, że w życiu każdego z nas na pewno już były i na pewno jeszcze będą sytuacje, w których będziemy musieli tak jak Benaja zejść do cysterny i zabić lwa. Czy to będzie sytuacja w naszej rodzinie, czy nasze dzieci, czy nasza żona będą wymagały pomocy z naszej strony? Czy to będzie sytuacja u naszych znajomych, czy w naszej pracy coś się takiego stanie, że będziemy musieli wejść w coś niepewnego? Nie wiem. Ale na pewno takie sytuacje będą. I chciałbym, żebyście wiedzieli, że zawsze możemy szukać światła, które daje nam nasz Ojciec. Że zawsze możemy szukać mądrości od Niego, czy słowa od Niego, które On nam posyła w sytuacjach, w których chce się nam płakać, albo wątpimy, albo nie wiemy, co mamy zrobić, czy mamy uciekać, czy mamy iść dalej. I myślę, że On jest tym, który też pomoże nam przezwyciężyć strach. Chciałem przeczytać kilka wersetów z przypowieści Salomona. Jeśli macie swoje Biblię, to możecie otworzyć, choć są one krótkie. W pierwszym rozdziale przypowieści Salomona, właściwie od 20 wersetu, jest mowa o mądrości, która krzyczy i woła do nas. I werset 36, mądrość mówi tak. Kto mnie słucha, będzie żył bezpiecznie. Będzie wolny od strachu przed nieszczęściem. Wiecie, kto jest źródłem mądrości? To nie są profesorowie, książki, uniwersytety. Źródłem mądrości jest nasz Ojciec. I On
jest takim nauczycielem, który nie jest ograniczony 45-minutowym czasem w szkole. On nie jest tylko zdalnie, tak to teraz jest w modzie, chętny nauczać nas. On chce siąść przy nas, on chce do nas mówić. Właściwie jedynym ograniczeniem jesteśmy my. To, ile będziemy chcieli się nauczyć, to ile będziemy chcieli z nim siąść, to jak bardzo skupimy się na tym, co on chce nas nauczyć i co chce nam powiedzieć. Na początku tego roku chyba, to był marzec, wydaje mi się, był tutaj u nas pastor Piotr Grzesiek i usługiwał nam tam, pamiętam, byliśmy w salce 102. I on wtedy powiedział, że jeśli jako osoby wierzące chcemy się rozwijać, tak? Chcemy coraz lepiej poznawać Boga, chcemy poznawać Pismo Święte, to musimy mieć plan, nawet prosty. Nawet prosty, czyli taki, że skupię się na tym, co robię, że będę z taką intencją do głębokiego poznawania słowa, które czytam, czytał Biblię, że będę wsłuchiwał się, będę poświęcał na to czas, będę wsłuchiwał się w to, co Duch Święty chce przez to powiedzieć, będę badał to słowo. Tutaj tylko my jesteśmy ograniczeniem, na pewno nie Bóg. Trzeci rozdział Przypowieści Salomona. I też właściwie od 21 wersetu. Możemy przeczytać od 21 wersetu, chociaż skupimy się na 25, ale od 21. Nie trać, mój synu, rozsądku i rozwagi. Niechaj ci nie znikną z pola widzenia. One zapewnią życie twojej duszy, a na twojej szyi posłużą za ozdobę. Wtedy będziesz bezpieczny na swojej drodze i ochronisz swoje nogi od potknięcia. Na spoczynek udasz się bez lęku, a gdy zaśniesz, twój sen będzie słodki. Nie będziesz się bał nagłych strachów ani nieszczęść, gdy spadną na bezbożnych. Gdyż Pan będzie twoją ufnością, będzie strzegł twojej nogi od postrzasku. Czytamy tutaj też, że brak strachu czy bezpieczeństwo zapewnia rozsądek i rozwaga. Jeśli nie stracimy ich z pola widzenia, to będziemy bezpieczni. I to też dotyczy się takiego codziennego naszego życia, nie? Że na drodze, jeżeli chcemy jechać bezpiecznie, no to bardzo ważny jest rozsądek i rozwaga. Tak? Jeśli chcemy iść bezpiecznie na wycieczkę, na przykład w góry, to też rozsądnie jest, jeżeli idziemy w zimie, wziąć dobre buty. Jeśli idziemy w lecie, to wziąć dużo wody. Wtedy będziemy bezpieczni. Wziąć mapę. Będziemy bezpieczni. I myślę, że w życiu duchowym jest dokładnie tak samo. Możemy iść na żywioł i kojarzycie na pewno historię taką, w której w Nowym Testamencie byli tacy ludzie, którzy chcieli wyganiać demony na żywioł i spróbowali tego zrobić, tak po prostu. Widzieli, Paweł to robi, tak? No to my też, nie? Apostołowie. I poszli na żywioł, ale skończyło się to wtedy źle. Nie byli do tego przygotowani. My też możemy nie tylko w życiu takim codziennym być rozsądni i rozważni, ale możemy też w życiu duchowym być rozsądni i rozważni. Możemy przygotowywać się do tego, co wiemy,
że jest przed nami albo że nas czekać może. I trzecia rzecz jest to 29 rozdział też przypowieści Salomona i werset 25. 29 rozdział przypowieści Salomona, werset 25. Strach przed człowiekiem jest niczym sidła, lecz kto ufa Panu, jest bezpieczny. W innym fragmencie czytamy, że mamy nie polegać na człowieku. Tutaj czytamy, że mamy się nie bać ludzi, ale że mamy ufać Panu i wtedy będziemy bezpieczni. Czy ufam Panu? Czy nie polegam bardziej na innym człowieku? Czy nie boję się innego człowieka, co może mi zrobić? Co może powiedzieć o mnie? Jak może mi zaszkodzić? Kto ufa Panu, jest bezpieczny. I bracia i siostry, chciałem was z tymi trzema fragmentami przypowieści Salomona zostawić i z tym obrazem Benai, który nie patrząc na ciemność, na lwa, przełamał się i go zwyciężył. I bracia i siostry, wierzę, że jeśli zaufamy Panu, to będziemy bezpieczni. Jeśli zaufamy Panu, to On nas przeprowadzi przez te jaskinie. I to różnie może wyglądać w naszym życiu. To mogą być różne sytuacje, ale On nas przeprowadzi przez to. I nie tylko przeprowadzi nas, że wyjdziemy bezpiecznie, ale że pokonamy lwa, który w tej jaskini na nas czyha. Czytamy o tym, że diabeł chodzi wokół jak lew ryczący. Wiemy o tym, że jemu zależy na tym, żeby nas wystraszyć, żeby nam najlepiej, żebyśmy się zamknęli w domu, nic nie robimy. Możemy tam sobie coś poczytać, coś możemy tam... Najlepiej, żebyśmy się zamknęli w domu i żebyśmy nic nie robili, dlatego że na zewnątrz jest niebezpiecznie. Tego nie rób, bo to jest niebezpieczne. Tego nie też nie rób, to jest niebezpieczne. Nie angażuj się w tą służbę, bo to jest niebezpieczne. Popatrz, ile możesz stracić. Zaufajmy Panu, nawet jeśli nie widzimy, co jest przed nami, nawet jeśli widzimy tylko ciemność i musimy Mu zaufać, że On poprowadzi nas, że nam oświetli drogę. Pomyślcie teraz, kochani, o tym, co mówił pastor na początku, ale pomyślcie o tych troskach, które ograniczają nas w jakiś sposób, czy które wydają się nam nie do przejścia. Pomyślcie teraz na chwilę o nich i chciejmy zamknąć nasze oczy, zwrócić się do naszego Pana, żeby On oświetlił przed nami tą drogę, którą chce nas poprowadzić. Ojcze kochany, Ty najlepiej widzisz i znasz nasze serca. Ty najlepiej wiesz, co jest w naszym życiu, Ojcze. Ty znasz nasze doświadczenia. Ojcze, Ty wiesz, czym się zmagamy. Ty wiesz, czego się boimy, Ojcze. Ty to wszystko wiesz, Ojcze. Dziękujemy Ci za to, że Ty też troszczysz się o nas i Ty chcesz nas przeprowadzić, Panie Jezu, przez to, co jest przed nami. Dziękuję Ci za to, że Ty nie wprowadzasz nas w żadne doświadczenie, które jest ponad nasze siły, Ojcze. Dziękuję Ci za to, że Ty nie dajesz nam żadnego zadania, które jest ponad nasze siły, Ojcze. Ale wiemy też, że Ty ufasz,
że to, co nam powierzyłeś, że to będziemy robić zgodnie z Twoją wolą. I chcemy, Panie Boże, teraz Cię o to prosić, o taką mądrość, o taką rozwagę, o taki rozsądek, Panie Boże, abyśmy się mogli właściwie przygotować, abyśmy mogli słuchać Twojego głosu, żebyś Ty mógł nam pokazywać, jaki jest następny krok. Żebyś nam mógł pokazać, co jest przed nami i od czego od nas oczekujesz. A przede wszystkim, Panie, żebyśmy mieli zwycięstwo nad tymi rzeczami, których się boimy, Ojcze. Żebyśmy mieli zwycięstwo nad przeciwnikiem, nad diabłem, nad szatanem, który próbuje nas zniechęcić, który próbuje nam pokazywać różne rzeczy, Panie Boże. Różne rzeczy, które są może naszymi czułymi, delikatnymi punktami i które próbuje wykorzystać to, aby nas uziemić. Ale my chcemy teraz Ciebie prosić o odwagę, Panie Boże, o to, żebyś Ty zabierał ten strach, abyś pokazywał, jaka jest Twoja prawda, abyś pokazywał, jak Ty widzisz, jak Ty patrzysz ze swojej perspektywy na tę sytuację, Panie Boże. I co Ty masz dla nas, co jest przed nami. Dziękuję Ci za to, Panie Boże, bo my chcemy być wiernymi uczniami, Panie Boże, i chcemy Ciebie coraz lepiej poznawać, chcemy coraz lepiej poznawać to, co Ty przewidziałeś, co zaplanowałeś do naszego życia, Panie, i też chcemy być coraz to skuteczniejsi, coraz to bardziej użyteczni w Twoich rękach, Ojcze. A wierzę, że to tylko będzie miało miejsce, kiedy będziemy mogli Tobie zaufać i kiedy będziemy mogli iść za Tobą krok za krokiem. Tobie chwała niech będzie za to, że Twoje Słowo jest żywe, że Twój Duch Święty mówi do nas. Tobie niech będzie chwała za to, że mogliśmy się tu dzisiaj spotkać. Dziękujemy Ci za to, że możemy być braćmi, siostrami, że możemy być dla siebie nawzajem zbudowaniem, zachęceniem i dziękuję Ci za każdego, kto stoi koło mnie, kto stoi koło każdego z nas i kto nas zachęca, kto wierzy z natchnienia Twojego Ducha, podaje nam rękę, kiedy tego potrzebujemy. Tobie za to niech będzie chwała. Dziękujemy Ci za nasz zbór, za Kościół, który Ty budujesz, Ojcze kochany. I wierzę, że pomimo tych sytuacji, które możemy oglądać dookoła, bramy piekielne Kościoła Twojego nie przemogą, Ojcze. Za to Ci chcemy podziękować i Tobie oddać chwałę. Amen.